podcast. Tutaj w ogóle się witamy jakby... No chyba tak, trzeba powiedzieć. Dlaczego taki film? O co w tym chodzi? W takim razie witamy się i jednocześnie żegnamy. Bo wracamy właśnie z naszych dwudniowych wakacji. Ale Patryk pomyślał, że nagramy taki krótki filmik z tego. Jak byliśmy w naszym tym domku, to ponagrywał przebitki, które pewnie w tym filmiku polecą. A my teraz sobie po prostu poopowiadamy, bo jak ja tylko wrzuciłam story, że gdzieś jesteśmy, to od razu pojawiło się pytanie, gdzie to, więc pomyślałam też, że w sumie to jest niezły pomysł, żeby coś tego nagrać, takie podsumowanie, czy polecamy, czy nie polecamy i co robiliśmy. Ja na początku pomyślałem, że tak będziemy wszystko nagrywać, co robimy, więc nie róbmy filmu z tego wyjazdu, ale potem sobie pomyślałem, że to są też fajne pamiątki, jak wiesz, to wszystko potem jest na tym kanale, jak byliśmy w Kołobrzegu kiedyś, w Turcji, Bułgarii. To taki wyjazd miałby się zatracić w pamięci, no to lepiej coś nagrać. Ale akurat wiesz, tamte wyjazdy są takie większe, ciekawsze, a tutaj... To prawda, aczkolwiek jest to coś niecodziennego w naszym życiu. Ja to w ogóle mam takie poczucie, że ja tu jestem taki mieszczuk domator po tym, jak tu wylądowaliśmy na tym kempingu. Dlatego, że ten kemping wygląda tak, że tam głównie są przyczepy kempingowe i kilka domków. Znaczy, bo w ogóle ja nie wiedziałem, że my jedziemy na kemping. Ja też nie. No, bo to na Airbnb był domek. Tak. I zdjęcia jakby nie zdradzały tej okolicy za dobrze. Zdjęcia były zrobione, jak ten kemping był pusty. Więc ja po prostu myślałam, że tam jest trawa, a nie, że tam jest 500 kempingów. Więc trochę w szoku byłem. Zwłaszcza, że z jednej strony kempingi, z drugiej parking, a nie wiem, w mojej głowie to był jakiś taki domek w lesie. Ale nie narzekam, zwłaszcza, że jak Ola mi wysłała propozycję, żebyśmy gdzieś pojechali na długi weekend, no to ja tylko patrzyłem, co jest najbliżej, bo ja nie chciałem nigdzie daleko jechać, więc wiedziałem, że tu jest tylko godzina od naszego domu. Pewnie jakby ktoś mieszkał na południu Wrocławia, to 40 minut, może mniej. No blisko Wrocławia, ale ja też szukałam tylko takich miejsc na Dolnym Śląsku, więc myślę, że te inne to były godzina 10. Nie, tam na przykład dwie, to było dużo krócej niż reszta. No dobra. Dolny Śląsk nie jest taki mały. To prawda, przepraszam, Dolny Śląsk. Nazwa trochę zdradzała, bo się chyba Sully Camp to nazywa. No dobra, no ale jak tak przeglądasz sobie, to nie patrzysz na mnie. Nie patrzysz. No więc przyjechaliśmy w piątek po południu i tak naprawdę to pewnie jeśli ktoś nas obserwuje na Instagramie, ja obstawiam, że raczej większość ludzi, którzy ogląda filmy na YouTube, obserwuje nas na Instagramie, to wie, że nie robiliśmy nic. To nie był wyjazd na jakieś zwiedzanie, jakieś aktywne spędzanie czasu. Prawda jest taka, że nie wyszliśmy nawet poza teren tego ośrodka, ale on nie był aż taki mały. W sensie była część z jeziorem, taki do spacerowania, Linka miała miejsce do kopania dziur. Się śmialiśmy, bo ktoś napisał Oli na Instagramie, no są takie tutaj fajne szlaki na góry, ale pewnie to już wiecie. My nawet nie myśleliśmy, żeby to sprawdzać. No. Nie, ja bardzo chciałam, ja w ogóle specjalnie sobie wymyśliłam taki wyjazd, żeby pojechać gdzieś i nic nie robić, leżeć i oglądać jakieś bzdury, no i z Lilką gdzieś tam sobie łazić, więc to jest, to był mój plan i się spełnił. Bardzo odpoczęłam. W ogóle ja bym chciał zacząć od początku, jak przyjechaliśmy. No, no wpisaliśmy tam w GPS-a adres, no i się jedzie taką główną drogą, trzeba z tej głównej zjechać na taką boczną. Mówię, no dobra, spoko, jakieś takie od ludzi. Mówię, wszystko się zgadza z tym, co mam w głowie, że to jakiś taki domek w lesie. I nagle ta droga się w ogóle kończy, pojawiają się jakieś kamyki, owce po lewej. Taka dzikość, takie wiecie, zadupie, no nie chcę mówić brzydko, ale takie zadupie. No i wjeżdżamy, jesteśmy pod tym... Struś, patrz. To nie jadą, no. W ogóle wystarczy się, że coś na drodze. Struś. No bo to się nie spodziewałam, że jedziesz i nagle struś przy drodze stoi, znaczy za płotem, ale olbrzymi był. No i w każdym razie podjechaliśmy pod ten adres, a tam jakiś laser tag. Ja mówię, trochę dziwne, ale może mają też jakieś apartamenty. No i stoimy, szukaliśmy chyba telefonu, czy tam w internecie, o co chodzi. I wyszedł ten gościu, on mówi, no dzień dobry, co tam? Ja mówię, no dzień dobry, to ten adres? On mówi, no tak. No to my tutaj na Airbnb. I on mówi, jakaś pomyłka, ja tu mam laser taga, paintballa chyba. Ale powiedzieliśmy mu nazwę i on mówi, a to tam obok i musieliśmy. Was
wstydzająca historia. Pojechaliśmy w złe miejsce i on powiedział, to tutaj obok. Po prostu musi trochę trwać. A poza tym wtedy to było wielkie przeżycie w moim. Jadę, nie wiem gdzie. To może jeszcze opowiedz, jak pan próbował zgadnąć Nilki raz i mówi, to jakieś ko? Kolia? No, także mnóstwo fascynujących historii się wydarzyło. No, faktycznie, no, dobra historia. Nie, no ja bym chciała chwilę opowiedzieć o tym domku, bo zakładam, że jak ktoś tak się pytał, gdzie to, i ja podam adres, no to może pomyśleć, że polecam. A ja chyba nie do końca polecam. Mocne słowa. Nie, no w sensie wszystko było okej, ale na przykład, może źle mi się trzyma ten telefon. Ale że ja bym tam nie wróciła. Czemu? Po pierwsze, ja miałam nadzieję, że to jest, skoro to jest domek, mamy parter, no to mamy wyjście po prostu do jakiegoś ogrodu, gdzie Lirkę będzie można sobie tak wypuszczać, siedzieć z nią na trawie w ogrodzie, a tutaj czegoś takiego nie było. Tutaj zaraz za tarasem był spad w dół i... tam mnóstwo ludzi. I mnóstwo ludzi, kempingi, więc jakby to jest minus. Drugi minus, te strasznie strome schody w tym domku. Na tyle strome i bez barierki po lewej, że stwierdziliśmy, że śpimy na kanapie na dole, a nie w łóżkach na górze. W ogóle na górze były cztery pojedyncze łóżka. I spaliśmy na dole, żeby Lilka nie miała problemów z... Ona, znaczy, nie wiem, czy ona by w ogóle chciała po tych schodach chodzić. Ale też to niebezpiecznie. Ale została na dole. Ale jakby została na dole, to myślę, że mogłaby być nieszczęśliwa bez nas. Więc spaliśmy na dole. Przyjechaliśmy i nie było ręczników. Musieliśmy iść prosić o ręczniki. Były, mimo że było wpisane, że są na wyposażeniu. Na wyposażeniu miała być też suszarka, a nie było, przez co jadę z mokrymi włosami. Po prostu chodzi o to, że mnie denerwują takie małe rzeczy, jak ktoś gdzieś pisze, że coś będzie, ja specjalnie tego nie biorę, a później się okazuje, że tego nie ma. Ale nie myślę, że dla nich taka surowa, bo mi się wydaje, to tak brzmiało, jakby oni dopiero zaczynali z tym domkiem. No oni chyba prowadzą kemping na co dzień, a to Airbnb to jest jakaś nowość, że ja nie wiem, ile tam było osób wcześniej, ale niewiele myślę. No tak, możliwe, że to jest jakaś nowa miejscówka, bo nie wyglądała na jakąś... A poza tym wiesz, jakby było na przykład lato, ciepło, tam na tą wodą można byłoby sobie popływać, to by było fajne. No dobra, to mnie przekonałeś. Blisko bardzo tej wody, w sensie to jest tak, że od tego naszego domku do tej wody to się szło 2 minuty. Ogólnie wszystko w porządku, czysto i tak dalej, ale no po prostu nie zrobiło na mnie takiego wrażenia, żebym chciała tam... No w sumie chyba wracać. Ten ogródek to był taki twój główny punkt, bo przecież ja mówiłem, to jedźmy gdzieś do hotelu, gdzie będą śniadania i tak dalej, a ty mówisz, nie, bo ja chcę psa wypuścić, żeby nie musi z nimi sikać. No. Po prostu tak mi się czasem marzy mieć taki ogródek i żeby tak... Na przykład tak jak były takie momenty, że Lilce się chciało, rano była, coś tam zjadła, wypiła i znowu się za chwilę chciało sikać, a w hotelu no to trzeba się całemu ubierać, schodzić, wyprowadzać. Ja chciałam, żeby to było takie łatwe, wypuszczasz psa albo siedzisz sobie z nim w ogrodzie i masz taki luz z tym, że to wychodzenie na spacer, na przykład jak pamiętasz, jak byliśmy w Łebie. No to korytarz, tutaj na windę, czekanie, wychodzenie. Po prostu, że to wychodzenie z centrum była zawsze wyprawa. A ja chciałam właśnie mieć taki luźny weekend, że bez specjalnego takiego skupiania się na tych spacerach. Dobra, mniejsza. Dużym plusem była ta woda, że Lika sobie mogła popływać. Duże trawniki, fajnie, super był ten czas, jak my siedzieliśmy sobie nad wodą, a Lilka obok kopała, 3 dziury wykopała i była najszczęśliwsza. Ja byłem w szoku, ile ludzi kempinguje. Wiecie, były te przyczepy, niektórzy mieli auta zwykłe i do tego jakieś namioty rozstawiali. To taki pierwszy ciepły weekend chyba w tym roku i widać, że ludzie czekali na to. Ja byłem w takim szoku, że tak patrzę i mówię, ty, to jest twoje ulubione spędzanie wolnego czasu? Że ty cały dzień siedzisz na krześle przy stoliku i se gadasz? W sensie to jest fajne, ja nie mówię, że to nie ma plusów, ale to jest zupełnie nie dla mnie. Że ja
Ja tak sobie myślę, ja to bym wolał teraz przed komputerem siedzieć i grać. Patryk, Boże, ale wychodzisz na... No tak jestem. Górka. Przecież jakbyśmy... To jest górowa tego, że mam inne hobby i pasje? Jakbyśmy pojechali tak grupą znajomych, robili sobie grilla i siedzieli nad jeziorem, to byłoby fajnie. Co, nie byłbyś zadowolony? No tak, ale tak, że wiesz, że ci ludzie mają te przyczepy kempingowe, pewnie co... Jak tylko mogą, to jadą gdzieś, tak spędzają czas. Dla mnie to jest abstrakcja. Dlatego mówię, że ja się czuję jakiś... Nie, no ja bym na kemping też nie chciała jechać, tym bardziej, że widziałam, jak te mamy z dziećmi chodziły do tych wspólnych łazienek wieczorami się myć, potem na rękach je przenosili do tych kempingów. Ale faktycznie może my jesteśmy tacy... No już inne trochę mamy... Jak to łatwiej powiedzieć? No, że trochę inny styl podróżowania lubimy. No na pewno. Podróżowania to jest dużo pieniądze. Pojechaliśmy się wyspać w obcym łóżku. Tak. No ale to też na przykład świadczy o tym, że naszymi ulubionymi wyjazdami są wyjazdy all inclusive. I siedzenie nad basenem. No dobra, nie każdy musi kochać podróżować i odwiedzać nowe miejsca. I ja na przykład w ogóle nie mam takich marzeń, że muszę zobaczyć jakieś miejsce na świecie. W sensie fajnie by było, ale nie mam tak, że marzy mi się zwiedzanie świata. To nie jest mój priorytet. Ludzie są różni. Tak. Kończymy ten film? Tak. 12 minut. No, to za dużo. Teraz... Wracamy, ale jeszcze nie do domu, bo jest niedziela wielkanocna i jedziemy po drodze do moich rodziców na wielkanocne jedzenie. Bardzo, bardzo się cieszę, bo jak w każdym domu robi się takie jakieś tam specjalne potrawy, więc ja bardzo czekam na jakieś tam serniczki, na sałatkę warzywną, ćwikłę, w ogóle bardzo lubię. Ty chyba nie jesz, nie? Ja kocham. Także, no i pewnie jakieś krokiety. Ale swoją drogą krokiet też będzie, bo jest moja siostra u moich rodziców. Także jedziemy spędzić sobie niedzielę. I tyle. Fajna jest pogoda.